Dzisiaj 7. dzień Wielkiego Postu i 8. dzień marca. Ja chciałbym bardzo serdecznie zaprosić do tego, by dziś w ramach postanowień wielkopostnych przez 15 minut czytać Pismo Święte. Święty Hieronim mówił, że jak ktoś nie zna Pisma Świętego, to w ogóle nie zna Pana Jezusa. I to na pewno jest prawda. Mamy Pismo Święte od czasu kolędowego gdzieś na półce, zakurzone. Trzeba je dzisiaj wyciągnąć, otworzyć, odkurzyć i spróbować. Być może jedno zdanie, być może jeden rozdział. Tyle potrzeba, żeby dobrze zacząć. Pismo Święte jest jak telefon komórkowy. Jak się go zapomni, to trzeba wrócić do domu. Regularnie trzeba sprawdzić, czy ktoś nie przesłał jakiegoś dobrego komunikatu. No i trzeba się nieustannie z tym Pismem Świętym związać. Wtedy życie nabiera zupełnie nowego sensu. Do tego zachęcamy i zapraszamy, pewnie więcej na ten temat w Porannym Espresso w Radio Jasna Góra. Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie.